27 sierpnia. W tym roku zbiory w Portugalii wcześniejsze niż zwykle. Tak, to jest kamera na mnie, także tu się pojawiła pani. Piękna zbieraczka winogron. Winogrona są, słuchajcie, przesłodkie. Gdyby się dało to oddać w obrazie, tą słodycz, to ja bym bardzo chciał, żeby wszyscy mogli skosztować przepyszne portugalskie winogrona. O 2 tygodnie wcześniej niż zwykle. Jesteśmy tutaj w zaprzyjaźnionej Quincie. Quinta to jest takie gospodarstwo rolne, gdzie są pyszne owoce. Są figi. Dzisiaj było winobranie. Dzisiaj było winobranie. Będzie robione wino, soki z winogron. A to jest ta Quinta. Przyjaciół Polaków, którzy kupili tutaj dom w Portugalii i go przepięknie remontują i cieszą się portugalską wsią, portugalskim spokojem, słońcem, widokiem i bardzo dobrymi owocami. Tutaj mamy figi, które pachną, tam mówiłem o smaku winogron, a tutaj zapach fig, jak wsadzasz głowę między liście drzewa figowego, to tego się nie da opisać, jaki to jest cudowny, słodki zapach. Na figi to no po prostu teraz jak Robert Makłowicz się trochę zachowuje, ale to naprawdę jest coś niesamowitego. Czas zbierania, czas siania, a dzisiaj czas zbierania. I to jest przepiękny czas, kiedy ludzie, wiejscy ludzie, ale to jest bardzo metaforyczne to, co teraz powiedziałem, cieszą się tym zbieraniem. Kasiu, a ty co masz? Co zerwałaś? Znalazłam na ziemi, to jest brzoskwinia ziemna. Brzoskwinia ziemna, to jest taka odmiana tutaj z naszej okolicy, ale brzoskwinie są na górze. Portugalia jest na wzgórzach, tak, generalnie cały kraj to jest taki pofałdowany i to jest góra, dolina. To jest winnica naszych przyjaciół. Tam są okoliczne winnice na wzgórzach, bo to jest kraina wina, Torres Vedras, jeden z ważniejszych regionów winnych w Portugalii. A tutaj jest neśplik japoński, on jeszcze nie owocuje, bo on owocuje na wiosnę, paradoksalnie, czyli Nespresso po portugalsku. A tutaj są te brzoskwinie, które się aż tam stoczyły na dół z pola, ale one tutaj już pięknie dojrzewają na drzewie. Nie jest ich dużo w tym roku, bo tutaj też straszna susza i liście obsychają. To jest cytryna. Ona też będzie rodzić. O, to jest taka wyschnięta, mała cytrynka. Cytryna rodzi, jak zresztą wszystkie cytrusy tutaj, w zimie, czyli od grudnia, styczeń, luty. Mamy tutaj mandarynki, pomarańcze i właśnie cytryny. A tutaj są przepyszne śliwki, wielkie. Zobaczcie, ja tutaj się kręcę tak mniej więcej w promieniu 20 metrów. Ile tutaj ile tutaj smakołyków. Znowu zrobię Roberta Makłowicza. To jest figa, a to są te śliwki wielkie. One są znane i w Polsce również, ale tutaj powiem wam, kochani, że w tym słońcu portugalskim te owoce są tak dobre. One dojrzewają, tutaj naprawdę jest bardzo dużo fotonów. Ja nie od dziś mówię o tym, że to jest kraina słońca, Luzytania. I te owoce przez cały rok smakują wybornie. Tutaj dojrzewają pomarańcze. One będą, tu są zielone. One będą do zrywania, tak jak powiedziałem, w lutym.
Teraz są jeszcze zielone. Będą nabierać kolorów z każdym tygodniem. Tutaj znowu jabłka. Czyli coś bardziej swojskiego. Ale ten smak tutaj, po prostu te owoce mają w sobie tyle słońca i to jest coś absolutnie unikalnego i to jest wartość tego miejsca, w którym przebywamy na co dzień. Także zbłąkany wędrowcu, jeśli zabrniesz kiedyś tutaj w okolice sadów z przepysznymi owocami, figami, brzoskwiniami, jabłkami, śliwkami, węgierkami. Można sobie tutaj zrobić polskie knedle, a jakże? Te śliwki tu są. To znaczy, że już jesteś bardzo, bardzo blisko nieba Mantuny. Zapraszamy na cytrusy, a to troszeczkę później. Do zobaczenia.